Księga Izajasza, rozdział 65, część pierwsza. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Bóg przez Izajasza mówi tutaj o narodzie izraelskim. Te słowa, naród, który nie był nazwany moim imieniem, lepiej by było przetłumaczyć jako naród, który nie wzywał mojego imienia. Bóg czekał na nawrócenie tego swojego narodu, dawał wiele okazji, był przystępny. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Bóg nie doczekał się nawrócenia. Naród wybrał niedobrą drogę, wybrał dogadzanie swoim rządzom, kierowanie się swoimi zamysłami i odrzucenie woli Boga. Do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. Przy każdej okazji Izraelici składali ofiary bożkom. Te przepisy prawa mojżeszowego, ten nakaz, żeby składać ofiary tylko w jednym miejscu wybranym przez Boga, miał położyć temu kres, ale tak się nie stało. Izraelici byli nieposłuszni i czcili wymyślone przez siebie bożki. Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach. Mówią, trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym. Ci są dymem w moich nozdrzach, ogniem, który cały dzień płonie. Na różne sposoby Izraelici drażnili Boga, łamali Jego nakazy odnośnie jedzenia, nie byli posłuszni tym nakazom odnośnie czystości rytualnej, przesiadywali w grobowcach, a przy tym wszystkim byli przekonani o tym, że są kimś szczególnym. Mówili do pogan, żeby trzymali się od nich z daleka, bo oni mają kontakt ze świętym i to doprowadzało Boga do wielkiego gniewu. Także sam mówi, że są dymem w jego nozdrzach. Oto to jest zapisane przede mną. Nie zamilknę, dopóki nie odpłacę i nie oddam im w ich zanadrze, za ich winy oraz za winy ich ojców, mówi Pan. Gdyż kadzili na górach i na pagórkach mnie lżyli. Dlatego najpierw odmierzę ich zapłatę, a potem oddam ją w ich zanadrze. Izajasz zapowiada, że Bóg będzie odpłacał za te wszystkie zniewagi, że przychodzi czas, kiedy naród izraelski będzie karany za swoje winy, a także za winy swoich przodków, które są także winami ich potomków. Tak mówi Pan. Tak mówi się o winogronie, w którym znajduje się winny sok. Nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo. Tak uczynię ze względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich. Bóg zapowiada, że nie wytępi wszystkich Izraelitów, że są tam niektórzy ludzie, którzy będą go poważnie traktować i ci uratują się z tego wszystkiego, co Bóg szykuje dla tego narodu. Dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. Nizina Sarońska stanie się pastwiskiem dla owiec, a Dolina Achor legowiskiem bydła dla mojego ludu, który mnie szukał. Ci, którzy ocaleją, będą szukali Boga i Bóg da im powrócić do swojej ziemi i da im dobrobyt. Dolina Achor znajduje się w okolicach Jerycha, a Nizina Sarońska między górami Karmel a Tel Awiwem. Bóg zapowiada, że tam będą pastwiska dla bydła, które będzie własnością tych Izraelitów, którzy odpowiedzą na wezwanie Boga do tej wspólnoty między ludźmi a Bogiem. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina, was przeznaczam pod miecz i wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście.
Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Natomiast ci, którzy odrzucili Boga, którzy trwali przy swoich wymysłach, zginą w tych klęskach, które Bóg szykuje dla Izraela. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. Oto moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swojego szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi serca zbolałego i będziecie jęczeć z rozpaczy. Ta różnica między ludźmi posłusznymi Bogu a nieposłusznymi i między losem jednych a drugich będzie widoczna, ale już będzie za późno dla tych, którzy nie chcieli słuchać Boga. I pozostawicie swoje imię moim wybranym na przysłowiowe przekleństwo. Niech wszechmogący Pan cię zabije, lecz moim sługom będzie nadane inne imię. Także kto w kraju będzie błogosławił, będzie błogosławił w imię Boga wiernego, a kto w kraju będzie przysięgał na Boga wiernego, gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma. To, co się stanie, będzie taką lekcją poglądową dla wszystkich. Ci, którzy zobaczą los wiernych Bogu i niewiernych, będą wiedzieli, że to właśnie Bóg za tym wszystkim stoi i pomyślność wiernych Bogu i nieszczęście tych niewiernych będzie przysłowiowe, będzie oczywiste dla wszystkich.